narodziny wielkiego człowieka. Wielki generał się narodził po tych walkach i on też ma różne bonusy. Może rozpocząć złotą erę, ale najfajniejszy bonus... zbudować jeszcze fort, bardzo dobry może. Ale najfajniejszy bonus jest taki, że on daje plus 25% obrażeń i w ogóle siły jednostkom, które są w promieniu dwóch pól. Bombowo na wojnę. Co tutaj mogę robić? Cholera. Robotników kolejnych? Wy coś w ogóle robicie? Chyba będą robić. Niech będą robotnicy. Czy ja tracę kasę za tych robotników? Kasa. Chyba płaci się kasa za robotników. No dobra, nie będziemy dramatyzować. Idziemy z nimi. Obleganie miasta to jest dosyć długotrwała rzecz, szczególnie, że się odbudowuje. Dobra. Fuck! Co to miało być? Dobra, fortyfikuj do uzdrowienia. Ty to samo zrobisz gdzieś tutaj, żeby miasto ciebie atakowało. Ewentualnie będziemy skakali raz w jedną, raz w drugą stronę. Dobra, ruszajcie się. Co teraz za jednostka? To. Można wydać kolejkę rozkazów, ale jak atakuje się konkretnego, to po kolei robią to. A jak atakuje się różnych, to można robić to jednocześnie. Dobra, śpi przez chwilę. Wybierz produkcję. Co jeszcze tutaj można zrobić? Kuźnia? Mur? Mur niech będzie. Jeden padł, ale i tak minus jeden tylko. To tak pokazują zawsze, jak jest kilka jednostek. O! Rozradowanemu sercu lepszy chleb niż bogactwo w utrapieniu. Nareszcie kasa będzie. Super. O! Mennica. Plus 2 złota, super! Targowisko. Koniecznie. Targowisko. Mur na targowisko zmienić, tak. Tak samo tutaj. Później dobudujemy do końca. Czy może... Minus... Ile? O jeden więcej? Bogactwo można generować teraz. Ale ja zrobię targowisko. Która to jednostka? Ta. Awans. Przeciwko... Tak, osłona. Bardzo ostro dostali tutaj. W tej turze. Będę musiał się cofnąć. I wyleczyć. Wielki generał, chodź tu. Katapulta ma awans. Jaki to teren? Wzgórze. To niech będzie przeciwko trudnemu. I tutaj to samo. Dobra, widzimy co się dzieje mniej więcej. O, ho, ho, ho. Trzeba będzie tamtych zająć. Dobra. I będą łodzie rybackie. Tymczasem... Co? Znowu muszę się tym ruszyć. Bomba. Dobra, wybierz badania. I rycerstwo mogę wybrać. Dosyć silni są. Albo inżynierię, co poleca mi doradca do spraw nauki. Albo przystań. Inżynierię biorę. O, na to miasto już mogę nacierać powoli. Ale w następnej turze jeszcze trochę będzie trzeba je szczuplić. Te katapulty ostrą... O, jak ostrą mucą! Cholera. Już tutaj generala.
Cię tu, strzelcie tu. Okej, okay, ono teraz ma bardzo mało HP. Już nic więcej z tym nie mogę zrobić, atakując. Z dystansu. Za to mogę zająć. O! I co mogę zrobić? Przyłączyć miasto, stworzyć miasto marionetkowe, wyburzyć. I tak, przyłączyć miasto to standard, czyli to będzie moje miasto. Miasto marionetkowe to jest takie miasto, gdzie nie mogę decydować, co ma się budować. I nigdy nie buduję jednostek. Ale za to mniej mam niezadowolenia z przyłączenia kolejnego miasta. I mogę też wyburzyć. Co bardzo nie zadowoli wszystkich dookoła. Ja przyłączę. Twój lud jest wściekły, minus 10 mamy. Drastycznie spadła produkcja w naszych miastach oraz skuteczność naszych jednostek zadbają o dobrobyt swoich obywateli. Dziękuję. Generalnie takie rzeczy się pojawiają wiele częściej, jeśli tylko nie zaznaczę tak jak ja, żeby się nie pojawiały konkretne teksty. Dobra, auto. Tak samo tutaj. On wchodzi do miasta, bo nie wie co robić. Czy tam stwierdza, że po prostu trzeba tutaj siedzieć, ponieważ może się zwiększyć granica i będzie trzeba skoczyć coś robić nowego. Dobra, co tutaj jest? Oprócz tego, że gość biegnie w nieskończoność. Bieżnie sobie załatwił. I tak, mamy tutaj nowy Lion, który ma dwie ikony. Miasto stawia opór od 3 tur. Tak naprawdę za 3 tury przestanie sprawiać, stawiać opór. Póki stawia opór, nie można nic zbudować tutaj. Mamy 3 znaki zapytania, ile tur. A jeszcze coś takiego właśnie, że jest to kupowane, będzie wytwarzało dodatkowy punkt niezadowolenia do czasu budowy sądu. I sąd trzeba będzie zbudować koniecznie. Na razie wezmę tutaj warsztat. Generalnie tutaj było więcej rzeczy, ale wszystkie budynki kulturalne i chyba wojskowe są niszczone, gdy zajmujemy miasto. Po prostu. Dobra, następna tura. Ach, chyba jeszcze cuda są niszczone. Ja chcę zająć tych, nie mogę nikim. No cóż. O, ta jednostka jest w pełni sił. To wymienimy się. Słabo, słabo, słabo. Dobra, co tutaj jest? Przyjaźń. Wydaje mi się, że zbyt agresywnie budujemy nowe miasta. Chyba żartujesz. Ale za to ramię w ramię walczyliśmy przeciwko wspólnemu wrogowi. Dobra, teraz możemy spróbować dyskutować, czy powinniśmy wytoczyć wojnę Napoleonowi. Oczywiście oni nie odmówią. Zazwyczaj to się dzieje tak, że oni zawsze odmawiają, a dopiero jak dojdzie co do czego, to sami stwierdzają, że trzeba to zrobić. I sami przychodzą z taką propozycją. A jeszcze jest coś takiego, że mamy najwięcej punktów teraz po przyjęciu tego miasta. I teraz czekamy na propozycję od Napoleona, że jednak nie chcą z nami walczyć. Bo prawie na pewno coś takiego zaraz będzie. A, by the way. Kim najszybciej przejmę ich? Dwie tury tymi. W porządku. Dobra, skakuj do miasta. Co jest? Skakuj do miasta. Mogę ich zboostować. Tych też. Ale nie będę miał złota. Lepiej mieć jednak na plusie. Wszystko jasne. Tak. Wielki generale, stój sobie w miejscu. Wybierzemy produkcję targowiska, oczywiście. Następna tura. Tak. Aha. I będą nam jednorazowo płacili 67 sztuk złota.
Pewnie. Jak miło. Mamy pokój. Mamy też... O, już tym razem ostrożny. W przeszłości wojowaliście ze sobą, ale zabraliśmy już im coś, więc już teraz tego nie puszczą w niepamięć. Prosilibyście zaprzestali, no tak, osiedlania się, a my odmówiliśmy. Wydaje mi się, że zbyt agresywnie budujemy nowe miasta i chcą posiąść ziemi należące do nas. Nic dziwnego. Handel, tak, przyjęcie handlu zwiększa dochód złota w stolicy o 25%. O, mam minus 5 teraz. Potem będą jeszcze bardzo fajne bonusy do złota. Tymczasem trzeba rozwalić tych. Ja nie mam jeszcze dróg między wszystkimi miastami. A nie mam, tylko tutaj. Tędy idącą. Tak. Trzeba jak najszybciej tam wbić. Ty sobie na razie, generale, śpi tutaj. Katapulty niech lecą do Osaki. Wy już nie macie za kim lecieć, więc wskakujcie do tego miasta. Bardzo przydacie się w mieście. Tak, tak. Jeszcze wy. Mamy jeszcze więcej złota, można teraz zainwestować w samurajów. I... nie ruszę się wam już. Wróć się zbliżaj, przejął nasze jednostki. Ta. W jedną turę wskakujemy tutaj. Strzelamy do nich. Mam nadzieję jeszcze... och, rozstrzelać ich przynajmniej. No, tak lepiej. Wy, jesteście w stanie dojść w jakimś sensownym czasie? Nie. Ale przydacie się na razie po tej stronie. Wy lecicie tu. Wy możecie lecieć do Kyoto. Wy. Okej. Najbardziej syci ludzie świata. Nadwyżka żywności, ja mam zero. Nie, nie chcę strzelać do ludzi. Do robotników. Tak, Kyoto. Zaznaczę tych samurajów. Będę musiał rozwalić to. Definitywnie. Dlatego... jak mam ich zająć? Nie mam pojęcia. Wybierz produkcję. Plus 6. Spoko. W takim razie, na razie pozostaje nam bogactwo robić. I wskakujemy do środka. Wy w zasadzie... do Saki przejdziecie. I tak. Nie. Nie strzelamy. Następna tura. Potępieni zostaliśmy. O! Bo ty wytoczyłeś nam wojnę! Stwierdziłeś, że jesteśmy słabi, zaatakowałeś, my odbiliśmy ci miasto, i teraz nas potępiasz. Przyjdzie czas, gdy za to zapłacicie. Nauka instrumentalna, zwana też mechaniczną, to najszlachetniejsza z dziedzin, a przede wszystkim najbardziej użyteczna. Inżynieria. O, tym razem możemy zrobić akwedukt. Super. Tutaj kończy się... tutaj za to jest gorzej. Koloseum lepiej już zrobić. Bardzo słabo z naszymi dochodami. I już szczególnie z zadowoleniem. Tak, chodźcie tu.
Wy. Tutaj budujemy front przeciwko temu obozowisku. Auto. I co z badań? Kompas, rycerstwo, teologia z polecanych. Jest jeszcze mechanika, kusznicy. Rycerstwo? Czy kompas? Przystań, co zwiększa? Plus jeden produkcji. Tutaj będzie spora produkcja. Niech będzie. I? Co się dzieje? O, w Kyoto pojawia się wielki inżynier. Dobra. Strzelimy stąd. Tymczasem przejdziemy na tą górkę. Co z tym wielkim inżynierem zrobić? Złotą erę zapoczątkować? Na razie ja nie mogę w ogóle żadnych... Tak, sporo za mało. Tokio Biblioteka. Słabo. Mogę ewentualnie złotą erę zapoczątkować. Tutaj jest niezagospodarowany teren. A może bytek zrobić gdzieś na jakichś mokradłach? Tutaj już jest łąka. Bo on może zrobić manufakturę. Wejdę, zobaczę. Nie jest nigdzie sugerowana. Ale jakbyśmy kupili to pole, to to jest idealna rzecz. I tam właśnie zrobimy to. Co dalej? Oczywiście, muszę się ruszyć. I do Osaki mieliście lecieć, spoko. Akwedukt. Dobra. I tyle. Aha. Osadnicy. A nie chcę, żeby osadnicy tutaj byli. Francuska jednostka osadników. Powiem im, że mają się nie osadzać przy naszych ziemiach. Nie osiedlajcie się w pobliżu naszych miast. Jak śmiesz? Kwestionujesz moją silną wolę? Ewentualnie zajmiemy wam to miasto. Okej, wypstrykanie po kolei. I... Idziemy ich. Już są na tyle zmiękczeni, że bez problemu sobie z nimi poradzimy. W twoje ręce wpadli cywile, których ojczyzną jest Hanoi. Możesz ich oddać lub zatrzymać jako robotników. Zwracając je, zdobędziesz 30 wpływów. Tym razem zwrócę. Zostajesz przyjacielem Hanoi. I jak? Mogę jeszcze im coś... podarować jednostkę? Czemu nie? Jakąś słabą jednostkę typu... właśnie tą? Nie, to zły pomysł. Później będą oni ulepszani, więc... bez przesady. Dobra. Hanojska jednostka robotników. Co z wami zrobić? Zostawiam was na razie. Wam oczywiście auto. Następna tura. Otwarte granice. A, Waszyngton. Może być. Jak tam? Nasza przyjaźń jest publiczna. Wydaje mi się, że agresywnie budujemy następne miasta. Nic poza tym.
Dobra, mam jedną nadmiarową jednostkę, jeśli chodzi o wchodzenie do miast. Ale to nic. I jest tutaj Marsylia. Tak. Dobra, osłona. Osłona się przydaje. Napoleon wchodzi w renesans. Tak ją może zaatakować. Ej. Czy ja mogę w jakiś sposób przejąć tą jednostkę? Chyba nie. Bogactwo na razie róbcie. I... nigdzie nie ma sugestii zrobienia manufaktury. Zrobię ją tutaj. Coś się dzieje? Nie. No, mogę ostrzelać tych gości. Niech będzie. No chyba nie mogę ich przejąć. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tutaj jest to pozowisko kolejne. Można powalczyć trochę. Ale najpierw się uleczę. Znowu on mnie pyta, co ma robić. Kazałem mu iść tutaj. Aha. Wojska się tutaj zbierają. Zgadnijcie, co on będzie chciał z nami zrobić. Tak, budowa manufaktury plus 1 żywności plus 4 produkcji. I już. Tymczasem możemy kupić... nie możemy kupić sądu. Jak ten warsztat się skończy. Wszystko będzie wtedy o wiele szybciej szło. Teologia. Czy rycerstwo? Teologia niech będzie. Jakiś balans musi być. W Kyoto coś można zrobić? Nie. Robimy bogactwo. Targowisko. Targowisko. A tutaj? Robi się ten akwedukt. Hops. Prawie, że idziecie na dno. Hanoi i Ameryka... O! Oni już zabrali swoje wojska, więc nie muszę tu zbierać nikogo. W takim razie ja sobie przewędruję. I ty mi też. Tych ulepszę. W osadze... O, zwiadowcy, wreszcie. Tak, to się przyda. Napoleon i Waszyngton prowadzą wojnę. Florencja i Waszyngton prowadzą wojnę. W dalekiej krainie wzniesiono porcelanową wieżę. Ktoś nas znowu uprzedził. Szkoda. Mur. Kuźnia. Kuźnia się przyda? A zwiadowcy? Niech... się zautomatyzują! Wiem, gdzie iść w takim razie? Bomba? Tutaj chyba wezmę kolejnych zwiadowców. O! I tak. Daliśmy prawo przymarszu, więc sobie marszują. Machu Picchu! Gdzieś zrobili. Do zbawienia człowieka niezbędne są trzy rzeczy. Wiedza, w co wierzyć, wiedza, czego pożądać i wiedza, co czynić. Same kulturalne rzeczy. Okej. Dobra, sztuka przetrwania i eksploruj. A dlatego ja mam teraz od razu poziom doświadczenia, ponieważ tu są budynki do jednostek, do expa. Budowle... na przykład koszary. Plus 15 punktów doświadczenia dla wszystkich jednostek, które są tu rekrutowane. Ogród. Plus 25% do pojawienia się wielkich ludzi w tym mieście. Super. I sąd. O, teraz sensowna ilość tur. Tylko ciekawe... a, dlatego tutaj nic się nie rozbudowuje, ponieważ jest bardzo mało obywateli. I dlatego oni pracują tylko
w kilku miejscach. Och, w tej manufakturze pracują. Co zrobiłem, jo? Nic dziwnego. Chodź tu, do środka. I śpi. Badania. Edukacja! Zaraz mnie pobijecie za to, ale wezmę to. Dobra. Tak. Idziemy do brzegu. I zaraz będziemy szli na tych, o ile w ogóle oni nadal tutaj są. Okaże się. Nie, już nie ma. Okej, wszystko jasne. To wracamy jedną jednostką tu, drugą tutaj. I tak. O. Hops. Nasze. To byli nasi robotnicy chyba. Za to tutaj możemy zająć tych robotników i pewnie będziemy mogli oddać. Tutaj jakieś nowe państwo miasto się pojawiło. O, właśnie atakują Marsylię z mojego pola. Ej, ryjecie mi pole tymi kamieniami. O, Lhasa. Lhasa. Lhasa? Lhasa chyba. 15 sztuk złota dali. Nie mają żelazo, futra. Kulturowe, neutralne. Bez sojuszników żadnych. A tych zaawansujemy, dając im... Niech będzie walkę w trudnym terenie. W auto. I co? Cyrk? Zadowolenie plus 2? Czy... Nic więcej tutaj nie ma. Koloseum jest zbudowany już. Dobra, niech będzie. Jeszcze tutaj. Hagia Sofia! Oj, tak! Wspinaliśmy się na nią w Assassin's Creed'zie. Wspinaliśmy się? Czy może penetrowaliśmy wnętrze? Chyba penetrowaliśmy wnętrze. Więc biorę i będzie to dawało mi kulturę wielkich artystów i plus 25% populacji wielkich ludzi we wszystkich miastach. Wybrany wielki człowiek pojawi się w pobliżu stolicy. Bomba! Nareszcie wybiorę sobie naukowca. Tyle? Tyle. Mur, ogród, przystań. Coś co daje? Nic nie daje, nic sensownego. Przystań. Produkcja. Niech będzie. I zajmę tych. I oddam. Widzicie, gdyby nie było tego wszystkiego zautomatyzowanego w taki sposób, to ja bym musiał... Dobra, dobra. Nie wiem gdzie, ale zaraz zobaczymy. To ja bym musiał po prostu wszystkimi tymi jednostkami ruszać ręcznie. To było straszne. Intruzi, znajdź intruza. Wbiliśmy tutaj, tak, mój automat wbił. Dzięki. Ale niech on sobie chodzi. Tylko troszeczkę zdobędziemy minusów u nich za to. Ale za to zdobędziemy wielkie plusy. Tak, ich ojczyzną jest Lhasa, zwróćmy jednostkę. Teraz zrobiło następną turę. Trochę za szybko. Co to? O tak. To jest Boston. Oni z kimś walczą tutaj. Kto to jest? Kto to był? Stajesz przyjacielem Lhasy, mimo że poruszam się po jego terenie. A teraz już zupełnie będą nas kochać. Stajesz przyjacielem Lhasy, przyjazne. A niewiele nam brak, żeby być super mega. Zapewni ochronę? Lhasa, nikt... Czy ktoś z nimi walczy? Zobaczmy. Sojusz Florencja... Chyba
A nikt. Chociaż tutaj się nie pokazuje, kto z kim walczy. To jest ta bieda. Florencja wojna. Ej. Ha, to dlatego, że on był... To państwo miasto było sojusznikiem jednego z naszych wrogów. Pewnie Napoleon w którymś momencie był z nimi. Możemy zawrzeć pokój, jak nie jesteśmy z Napoleonem w czasie walki. I tyle. A Elhasa? Możemy zapewnić ochronę? Ale to nic nie boostuje nam niestety. Dobra. I tych rozwalimy, no pewnie.